To działa Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet. Grupa ta zaczęła działać po to, aby panie mogły rozwijać swoje zainteresowania. Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet jest grupą nieformalną, która powstała dzięki inicjatywie samorządu toszeckiego, Urzędu Miejskiego w Toszku. Pierwsza inicjatywa, która została zrealizowana dla grupy kobiet, to była inicjatywa związana z projektem Equal, inicjatywa wspólnotowa, Toszecka Akademia Kompetencji, i od tego rozpoczęła się cała przygoda z Toszecką Akademią Aktywnych Kobiet i z paniami, które bardzo chętnie i w sposób taki aktywny uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy. W ostatnim czasie panie miały okazję wziąć udział w ciekawych kursach. Projekt ten właśnie skierowany jest wyłącznie do kobiet z gminy Toszek i tutaj trzeba podkreślić, że w 100% dofinansowany jest on ze środków unijnych z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu od maja do września tego roku prowadzone były 3 kursy. Kurs prawa jazdy kategorii B, warsztaty komputerowe oraz kurs języka niemieckiego. W kursie prawa jazdy wzięła udział m.in. pani Grażyna. Kurs jest bardzo fajny, instruktorzy są bardzo mili. Wiadomo, wymagają, ale nie krzyczą. Każdą wiadomość nam powiedzą, czegoś potrzebujemy, to wszystko są na każde nasze zawołanie. Podobnego zdania są również panie, które uczestniczyły w zajęciach obsługi komputera oraz kursie języka niemieckiego. Kiedyś w ogóle nie miałam pojęcia, co można na komputerze robić. Teraz umiem tam zdjęcia obrabiać, takie filmiki robić, no różne takie związane z fotografiami. No i wiem, że można pisać różne pisma na takim czymś. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy o Excelu, o samym systemie Windows, nie? O poprawianiu zdjęć, o różnych takich rzeczach, które na komputerze można zrobić. Uczestniczyłam w kursie języka niemieckiego. Uważam, że był to bardzo ciekawy kurs. Lektorka, która prowadziła te zajęcia, była osobą bardzo kompetentną. Prowadziła je bardzo szczegółowo, wprowadziła na nasze zajęcia bardzo dużo rzeczy, których nie było w książce. Wzięliśmy dużo więcej materiału niż przewidywał kurs. Ze swoich uczennic zadowoleni byli także wykładowcy. I panie są bardzo zaangażowane, przychodzą przygotowane na zajęcia. Zadania domowe rzeczywiście są, za każdym razem mamy sporo zadań domowych. Także myślę, że panie są też zadowolone, bo sądząc po wynikach i po zaangażowaniu na lekcji. Program zajęć został przygotowany na potrzeby warsztatów, ale instruktorzy dopasowywali się do potrzeb kursantek. To program podobny do zajęć w szkole średniej, czyli dla początkujących. Realizujemy podręcznik taki rzeczywiście stricte szkolny i no właściwie już jesteśmy na przedostatnim dziale, także systematycznie się panie uczą. No, zajęcia dotyczą obsługi komputerów w takim szerokim pojęciu, to znaczy od systemu operacyjnego poprzez programy graficzne, programy tekstowe, programy kalkulacyjne, aż po bankowość internetową, to znaczy panie nie bały się obsługiwać powiedzmy swoich kont poprzez internet, co jest wygodne w dzisiejszych czasach, nie trzeba się ruszać z domu jak deszcz pada albo coś takiego. Poza tym być może kiedyś zaprocentuje to, co te panie dzisiaj się tu nauczyły, poznały na tych warsztatach gdzieś w przyszłości. Może któraś komuś pomoże prowadzić jakąś firmę synowi, wnukowi albo sama poprowadzi. Warsztaty zakończyły się egzaminami. Te poszły panią wyśmienicie. Zaświadczenia o ukończeniu kursów odebrały z rąk burmistrza Toszka Grzegorza Kupczyka. Projekt już się zakończył. Gmina nie wyklucza jednak kolejnych. Nadal chcemy wspierać tutaj tą oddolną inicjatywę. Na naszym terenie tutaj działa wiele grup i formalnych, i stowarzyszeń, i innych organizacji pozarządowych, które mają ciekawe pomysły, chcą coś zrobić tutaj dla naszej wspólnoty samorządowej, więc jak najbardziej chcemy wspierać te oddolne inicjatywy i w miarę naszych możliwości zapraszamy wszystkich tutaj do urzędu. Będziemy próbować budować jakieś wspólne pomysły, projekty. No i jeżeli oczywiście możliwości i finansowe i będą takie możliwości, to jak najbardziej będziemy aplikować w przyszłej perspektywie finansowej o te środki pozabudżetowe. Kursantkom gratulujemy zdobycia przydatnych umiejętności, a gminie życzymy powodzenia w zdobywaniu kolejnych środków.